Dzisiaj wrócimy trochę do korzeni. Tak jak widzicie na waszych ekranach gości w tym momencie Bloons Tower Defense Battles, ale pierwsza, a nie druga część. Dzisiaj wykonamy sobie Profesora Zło, czyli wyzwanie, które robiłem cyklicznie co jakiś czas, jak jeszcze Bloons Tower Defense Battles 2 nie było. Na pewno są osoby, które to pamiętają. Jest na nowej mapie, więc stwierdziłem, że dwie pieczenie na jednym ogniu przy okazji Expert Challenge. Jeżeli chcecie, żeby odcinki z Bloons Tower Defense Battles 1 pojawiały się co jakiś czas, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę. No i co, zaczynamy. Wyzwanie jest dosyć trudne, jest sporo rushów. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle za pierwszym razem. Moja koordynacja też w Bloonsach jest strasznie, jest mega kiepska. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, czy uda mi się to zrobić za pierwszym podejściem przy nagrywaniu, bo przygotowywałem się do tego nagrania. Mniej więcej pół godziny zmarnowałem na to, aż w końcu udało mi się tego bossa, no nie przejść, bo się poddałem po pokonaniu ostatniego rushu, ale no technicznie, no wiecie o co chodzi, udało mi się go przejść. No jakby pokonałem wszystkie rushy, tylko poddałem grę. Ja zaczynam tak, słuchaj, w ogóle tu nie ma, nie wiem czy to są skróty klawiszowe, nastawianie jednostek tak, ale są zupełnie inne niż w Bloons Tower Defense Battles 2. Ja generalnie prawie przeszedłem tego profesora w ogóle nie stawiając farmy, wymyśliłem taką asekuracyjną strategię, ale to wam zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o wieżyczki, to mamy tak shootera, farmę oraz spike factory, bo o tym nie powiedziałem. No i myślę, że co po niektórym tutaj już się zapala ostrzegawcza lampka, na czym trudność tutaj będzie polegała. No oczywiście baloniki z kamuflażem, których tak shooter nie jest w stanie atakować. Generalnie, jaką strategię wymyśliłem? Wbijacie sobie 300 przychodu, w tym momencie nic nie robicie. W tym momencie już ja przestaję wysyłać na niego baloniki i w ogóle ja grałem w taki sposób przez chwilę, że nawet jednej farmy nie postawiłem. I tak myślę, że też da się wygrać, ale jest jednak trochę trudniej. My sobie postawimy jedną farmę i ulepszę ją tylko i wyłącznie na More Bananas. To nie jest najbardziej optymalna metoda i tak dalej. To co ja wam tutaj pokazuję w żadnym razie, ale pamiętajcie, ja dawno temu nie grałem i generalnie No kiepsko gram już w tę część Bloonsów, nie żebym kiedykolwiek grał jakoś bardzo wybitnie, więc wiecie, jak mawiają, tonący brzytwy się chwyta i w moim przypadku tutaj ta strategia to jest trochę coś takiego. Lecą na nas czarne balony, w związku z czym ja stałem drugiego tak shootera, jednego ulepszyłem 3-1, natomiast drugiego 1-3, nie mam pojęcia. Odpowiadając wam na pytanie, dlaczego tak, kombinowałem z różnym połączeniem i stwierdziłem, że to po prostu będzie najwydajniejsze. Teraz tutaj stawiam sobie Monkey Village, ponieważ nie mam nic, co jest w stanie bić opancerzonych balonów. W tej części jest trochę ciężej, ponieważ jakby drugi upgrade tak shootera, znaczy trzeci upgrade tak shootera tutaj w tym miejscu, to jest ten co tutaj mam kupiony, czyli tak shooter jest w stanie bić balony opancerzone dopiero na czwartym tierze, który kosztuje 2500, więc to jest bardzo dużo, więc logicznym wyborem jest pójście pod drugi tier na środkową ścieżkę, znaczy na ścieżkę lewą, tu nie ma środkowej, drugi tier pod lewą stronę na tym. To sobie chyba chcemy zboostować. Nie, okej, zboostujmy, bo lecą żółte balony. Tu możemy trochę obrażeń otrzymać. Mam nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, to jest taki pierwszy rush, na który trzeba bardzo uważać. Teraz kolejny rush, z tego co pamiętam, będzie jeszcze kilka takich pośrednich rushy. Ja na razie nic nie sprzedaję, ale w rundzie 12 będziemy za wszelką cenę chcieli postawić to ulepszenie za 2200 do Spike Factory. Mam nadzieję, że mi się uda. Ogólnie, no challenge jest bardzo na styk, challenge jest dosyć trudny, tak mówię, jedyną jednostką, która jest tu w stanie bić balony opancerzone, to jest drugi tier pod lewą stronę Spike Factory. Tak samo jest w przypadku balonów z kamuflażem, tylko Spike Factory jest w stanie je atakować. No i dobra, z racji tego, że zbliża nam się 12 runda, może zróbmy tak, zastanawiam się właśnie, bo zaraz poleci na nas rush. Może zróbmy coś takiego. Może zróbmy sobie coś takiego. I teraz może zboostujmy. Niech będzie, zboostujmy. Mam nadzieję, że dam radę tym razem. Okej, straciliśmy trochę życia, ale nie ma tego złego. Jakoś się trzymamy. No i teraz tak, tego tak shootera będę chciał sobie sprzedać i to za momencik zrobię. Tak, widzicie, leci na nas jakiś kolejny zestaw balonów z kamuflażem. Staram się dosyć długo trzymać. Aha, przede wszystkim możemy sprzedać farmę. I w tym momencie idę pod tak shootera, ulepszam go tutaj na ulepszenie za 2800. Jest to oczywiście Bladestorm, jest to skill i polecą na nas dwa rasze w tym momencie. Jeden z zebrami, spokojnie czekacie, pyk, odpalacie skilla, od razu to sprzedajecie i w tym momencie stawiamy ponownie tego skilla i zaraz polecą na nas rainbowy.
Tak też się stało, ten skill oczywiście jest nas w stanie przed tym wybronić. Natomiast nie jest w stanie nas wybronić przed różowymi balonami, które również tam poleciały. Dobra, przed nami już praktycznie ostatnie wyzwanie. Wydaje mi się, z tego co pamiętam jeszcze... Dobra, pójdźmy może w... Teraz właśnie nie pamiętam, jak ja poszedłem. Dobra, pójdźmy w ten sposób. Niech będzie. Tu jeszcze te opancerzone balony. Pamiętam, że trochę tu obrażeń dostałem, ale ciągle żyjemy. 22 HP, ale ciągle żyjemy. I runda 17 to jest runda, w której będzie czekał na nas ostatni rush. Ja sobie w tym momencie zboostuję. Sprzedajemy to. I czekamy. Czekamy na skilla. Jeszcze, patrzcie, 6,5 tysiąca potrzebuję. Mam naprawdę na styk. W ogóle mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, mamy skilla. I teraz tak, będą leciały na nas rainbowy za momencik, tylko z kamuflażem. Uda mi się? Chyba mi się uda. Ale mam całe spocone łapy, bo naprawdę przygotowanie tego dla was. Ja tak siedziałem i rozkminiałem, jak to zrobić, nie? Uda się? Please, żeby się udało. Dobra, mamy to. Tak jak widzicie, mamy to. Pyk, w tym momencie to już jest bardziej taka proforma. Może zamiast tego lepiej by było postawić... O nie! No tak. Zamiast tego oczywiście lepiej byłoby postawić tak shootera, bo nie leciały balony z kamuflażem, a tak shooter technicznie jest lepszy, jeżeli nie lecą balony z kamuflażem. Pokonałem wszystkie rasze, jakie wysłał na mnie profesor Zło. I przegrałem na balonach, jakie wysłała na mnie gra. No co mam wam powiedzieć? Fajnie.